Na japońskich portalach dla samobójców. 20 lat temu nie trudno było o zapoznanie osób zmagających się z różnorakimi problemami, którymi niezwykle łatwo było manipulować. I pewien 37-letni mężczyzna doskonale zdawał sobie z tego sprawę. Postanowił więc wcielić w życie swój chory plan, polegający na wykorzystywaniu osób pragnących z rozmaitych powodów pożegnać się z tym światem do zaspokojenia swoich niepokojących fantazji seksualnych. O pewnym niezwykle zaburzonym japońskim mordercy, określanym przez źródła mianem internetowego zabójcy, opowiem Wam już jutro, chwilę po godzinie 17:00. Sinami z kanału Japonia w ramionach zbrodni.